Ja się w ogóle nie boję. No, oglądałam się kupę filmików na YouTubie i ja jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiona, bo nienawidzę okularów, nienawidzę soczewek i całe życie jestem ślepa. Ja mam różne wady. Na jedno oko minus 1,75, a na drugie minus 2,25 i to jest to gorsze i ledwo widzę cokolwiek. Także chcę rozpoznać ludzi, chcę ładnie sobie widzieć, chcę prowadzić auto i się nie martwić, że kogoś zabiję. Nadal się nie boję w ogóle. Wydaje mi się przez to, że naprawdę pan doktor ma genialne opinie i postawcy mi wymawiali, że nie mam wady wzroku, a już nic nie widziałam na tych wszystkich tablicach takich do sprawdzania wady wzroku. Ale no, w gimnazjum noszę okulary non-stop, a teraz tak naprawdę od liceum stwierdziłam, że to zaburza mój wizerunek i nienawidzę tego nosić. Nie mogę nosić z soczewek, bo nie potrafię sobie tego włożyć. I co mówiłam mojej przyjaciółce? Test, który potwierdzi to, że jestem uleczona, jak idziemy do McDonalda. I tam jest ta tablica, gdzie są zamówienia, a ja nic nie widzę. Ja muszę prosić, żeby ona mi mówiła, który jest numerek. No i to jest jakby, to będzie mój test. Jedyny moment, który lekko mnie przerazi, to właśnie wkładanie tego rozszerzacza, jak można to nazwać, rozwórki do oka, ale kompletnie było to inne niż się spodziewałam. Myślałam, że to będzie takie matko sucho w oku i panika, ale nie, w ogóle tego nie odczułam i super szybko i w ogóle bezboleśnie. Nie czułam kompletnie, czy doktor już coś zaczął, czy już w ogóle się zaczyna, czy to już jest koniec, czy w trakcie. Nie byłam w stanie tego wyłapać. Szybko, sprawnie i bezboleśnie. Tak mogę to podsumować. Jeżeli naprawdę ktoś się zastanawia, to niech się w ogóle już przestanie zastanawiać. Warto. Z tego wszystkiego największy ból z pani tych okularach, to mi uszy mi bolały i to jest jedyna rzecz, która mi naprawdę po zabiegu mi dokuczała w nocy. Reszta to 2 godziny i ten szczypanie już było super. Szok. Po prostu nawet jak ściągam okulary, to mam wrażenie, że jakbym miała swoje korekcyjne na sobie teraz. Po prostu niesamowite. Z rodzicami często oglądamy sobie filmy. I niestety za każdym razem, jak chciałam z nim oglądać film, mimo tego, że odległość od kanapy do telewizora nie jest jakaś duża, ale ja nigdy dobrze nie widziałam. A jak był film z napisami, to już była tragedia i no i w tych okularach to wiadomo, że nie jest przyjemna, nie wygodna. I teraz mówię pierwsze, co ja zrobię. Po prostu siadamy na kanapie i oglądamy film i ja będę sobie siedzieć taki król wszystkiego i będę oglądała to bez okularów. To po prostu cudo. Osiem, trzy, sześć. Super, 100%. 9, 6, 3. Wszystkiego dobrego i... Bardzo dziękuję. Dzięki. Pierwszy dzień po zabiegu. Na pierwszy dzień rezultat jest, można powiedzieć, prawie że idealny. Ważna jest jeszcze terapia po zabiegu, żeby pacjent zakraplał według planu antybiotyk i steryt i oczywiście trzeba nawilżać oczy aż do czasu, aż suchość oka normalnie mija. Teraz już mam potwierdzone przez pana doktora, że jest wszystko super, wszystko się udało. I jak ja widzę? Widzę po prostu ponadprzeciętnie. Przed chwilą miałam badanie czytania tablicy literek, cyfr i to, co wczoraj nie byłam w stanie przeczytać, dzisiaj czytałam śpiewające, także wow.
niesamowite, aż mi się chce płakać ze szczęścia. Cały zespół, cudowny, cudowni ludzie, pani na recepcji, które były po prostu takim ogromnym wsparciem od całego początku i siedziały, i pomagały, i rozmawiały, i uspokajały przede wszystkim moją mamę, która pani Kara jest straszna, ale również nie, ja jestem sobą raczej opanowaną i się nie boję takich rzeczy, ale też potrzebowałam takiego, będzie dobrze pani Leno, super.